Siemaneczko wszystkim. Dzisiaj mam do przejścia taki wąwóz. Znalazłem go na starej mapie i zainteresowała mnie tutaj jedna wzmianka o nim, że dawniej pędzono tutaj rataje. Także może coś wyjść, może nie, ale warto sprawdzić. Także tradycyjnie do pierwszego i zaczynamy. I wyszedł mi tutaj bardzo ładny krzyżyk. Kompletny. Trochę ukrzywiony, no ale do wyprostowania, spokojnie. Fajny fant. Dobra, lecimy dalej. Wyszła mi tutaj taka nawet dość ciekawa ozdoba. Czy to będzie element od broszki? Nie wiem. Teraz widać. Bardzo ładne ma tutaj zdobienia. Widzę kółeczka, otwory. No, bardzo fajny fancik. Dobra. Kopiemy dalej. Wyszedł mi jeszcze taki fajny, malutki guziczek. Ale czysty, bez żadnych napisów. Czoło trochę zgniecione, no ale kompletny. Dobra, lecimy dalej. Mamy coś ciekawego. Nie wiem, wygląda mi to na guzik. Jakiś duży, cywilny. Ale bardzo ładny. Widać tu wzory chyba po bokach są, no. Ładne. To chyba było ucho. No, bardzo ładny. Dobra, kopiemy dalej. No i mamy fajną monetę. Dość duża wyskoczyła. Nawet na dość sporej głębokości. Ale wycieruch. Ale mi się wydaje, że to będzie Napoleon III. Tu widać chyba głowę. Chyba tak. Ale wycieruch. No, nic na niej nie widać niestety. Trochę tylko tutaj awers. Czy może jak przeschnie, ale raczej nie.
No nic, lecimy dalej. No i mamy monetkę z drugiej RP. Ładnie wyschła, widać fajnie detale. No jest to 50 groszy. Bardzo ładny stan. Cieszy. Dobra, lecimy dalej. Mi taki guziczek wyskoczył. Jest to napoleoński. Widać numer 44. Trochę obzarty, ale cieszy. No i z koszyczkiem jeszcze jest kompletnym. Także spoko. Bardzo są chodliwe te guziki. Dobra, lecimy dalej. Tu mi wyszła... Wyszedł mi taki krążek. Myślałem, że to moneta z początku z tym kwadratowym otworem, bo są takie. No ale to mi wygląda na jakąś tarczę. Nie wiem, od jakiegoś urządzenia. Widzę podziałkę tutaj na obkoło, no i są litery. Może od jakiegoś kompasu małego, podręcznego, nie wiem. Z tyłu jest płaskie. Nie ma nic. A tu widzimy... No ciekawe. No a trochę jeszcze przede mną drogi jest. Dobra, lecimy dalej. No i mamy w końcu fajny fancik. Fajny wyskoczył guziol z austro-węgierski, widać orła dwugłowego. Tylko szkoda, że zgnieciony. No ale cieszy. Czy bym to tak jakoś uchwycił go? Czy go widać dobrze? No, fajna sprawa. Albo może pod słońce. O, teraz widać. No, ratuje wypad dzisiejszy. Jak na razie. No, kurczę, co to będzie, guzik? Chyba tak. Fajny. Fajny. Dobra, przeczyszczę i pokażę jeszcze później. Dobra, lecimy dalej. Tutaj taka blaszka wyskoczyła z napisem. Sfield in England. Nie mam pojęcia, co to jest. Dobra. W końcu dotarłem do samochodu. No i mamy krótkie podsumowanie. Fajna jest ta ozdoba, czy to jakiś element. Dość nawet ciekawy wyszedł. O, bardzo ładne tutaj zdobienia.
wzory. Tu oczywiście tamte popularysy, nawet ich tam nie kręciłem, tam są parę sztuk. No i oczywiście fant, powiedzmy, dzisiejszego dnia na razie ratuje. Trochę go przeczyściłem szczoteczką, no i ładny orzeł się pokazał. To już w ładnych detalach starczą. Także wykopki uznaję za udane. Zawsze się coś przytarga do domu. No i to by było wszystko. Także dzięki wszystkim, do następnych i trzymajcie się.